O kurde, to mi ciekawy Stany film Zjednoczone. dałeś. Jak USA tworzy epidemię otyłości? Tworzy? Tworzy? Tam już chyba wszyscy, jakby to powiedzieć. Ile procent Amerykan jest otyłych? 73%. Ja Boże. Dobra, czyli nie tworzy, tylko stworzyło. Jak USA tworzy epidemię? To jest ta Kasia od Gonciarza, nie? Ale ja kiedyś oglądałem jej filmy, fajne były. Stany Zjednoczone i otyłość. Kto nie połączył tych dwóch rzeczy? Idą w ramię I pistolety. jak Peanut Butter and Jelly, Króli Królowa czy Ziemniaki Schabowy. Dlatego dziś o tym porozmawiajmy. Ale zanim przejdziemy dalej, mam jedną ważną rzecz do W powiedzenia. Europie i Japonii zakazali Mountain Dew. Bo w składzie ma brom? Nie no, co ty pieprzysz? Nie jesteśmy najgorszym Jak? narodem na świecie. Ten tytuł należy się małemu wyspiarskiemu krajowi Palau. Nawet nie mieścimy się w top 10. No ale ile tam jest ludzi? Ten tytuł 50? należy się małemu wyspiarskiemu krajowi Palau. No tam jest pewnie ze 100 osób. Nawet nie mieścimy się w top 10, ale jesteśmy na 15 miejscu, a prognozowane jest, że otyłość będzie tylko rosnąć. And it begs the question, czemu? O Wendy, zjadłbym tam. O Jezu, widziałem z tego filmik. Testowałbym. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, a research wydaje się być niekończącą się króliczą norą odpowiedzi, w tym słabe wzorce odżywienia, słabe wzorce aktywności fizycznej, czy też niewystarczająca ilość snu. No i jednak system w Stanach Zjednoczonych. Ale ciekawe, że aż ponad 70% ludzi jest tam. Jak to jest? Otyłych? Bo to jest, że otyły. I to drugie, nie? Że to nie jest tak, że ktoś, że nawet 1 kilo to już się do tego łapie, tak? Czy ile to trzeba mieć kilo? Bo tu nie chodzi o tych skrajnie tych, o, z nadwagą. Że nadwaga to jest, że troszeczkę tylko może być, tak? A otyły to, że ledwo chodzi już, czy tam nie wiem ile. Taka emotka, no na C. To już jest ulany, no. Zyskuje na otyłych. Chodzi tu o przemysł dietetyczny, spożywczy, farmaceutyczny i medyczny i tak dalej. Jako osoba, która mieszkała za granicą 11 lat i teraz powróciła do Stanów Zjednoczonych, mam wyjątkową Otyłość perspektywę to na już jest to, z jakimi choroba? trudnościami się zmierzamy, żeby się tu zdrowo odżywiać, których nie widziałam, gdy tutaj dorastałam, bo była to normą. I właśnie pokażę wam, jak to wygląda w Ty, codzienności. ale to nie jest tak, że jak chcesz, to się zdrowo odżywiasz, a jak nie, to nie? A po prostu tam, wiesz, kuszą, żebyś zdrowo się nie odżywiał? Powrót do USA z tego I ludzie powodu, się żeby dają spełnić na to? swoje marzenie podróżowania kamperem po Stanach Zjednoczonych. I to wiąże się nie tylko z innym odżywianiem, ale także z częstszym pracowaniem w publicznych miejscach jak biblioteki i Jak kawiarnie. trzeci level Dlatego otyłości? wyjątkowo ważne dla mnie Serio jest ma levele bezpieczeństwo w otyłość? necie. Surf jak to A to wiecie. reklama. Oczywiście polecamy od Kasi. Donatów. Pączków. Na tym stanie? Is that true nieskończoną? That you can keep redeeming it, right? Yeah, see, look, can use again. I don't Can know use how many again. times I can use it. No. Za to, że używa, znaczy jakby aplikację do sklepu spożywczego i ma darmowe donace, jak idzie do O, sklepu. fajne. Wolałabym jakąś zniżkę na coś zdrowszego, no. A ja nie. Ale u nas nic nie ma. Dlatego nie ma otyłości. Bo nic nie dadzą. Ja chcę takiego donacika. Pusto jest w szafie z donatami. $1,49. No ale to jest Dieta porypane, nawet. jak tam ktoś, wiesz, minimalna, nie wiem, $14 czy ile ty. Przecież to jest nic. Może dlatego jest otyłość, że ich aż stać na wszystko, a jeszcze niezdrowe rzeczy są gigatanie. Ja nie wiem, widzowie, jak to jest z tym USA. A w innych krajach obok USA, w Kanadzie jest też dużo otyłości? Sprawdźmy. Kanada, ile ludzi otyłych? Ile ludzi otyłych? Kanada, no jak to sprawdzić? Jak długo żyją ludzie otyli? Co to jest? 81 lat? To po co się odchudzać? Amerykańska nie należy do najzdrowszych. Składa się z dużej ilości węglowodanów prostych, dużej ilości tłuszczu i przetworzonych składników.
Dobra, widzowie, co jest najważniejsze w diecie? Dużo białka, nie? Żeby dopieprzyć łapy, rel? Ty, ale w sumie... Patrz, teraz ci szczerze mówię. Jest bardzo dużo takich produktów białkowych, a białko jak zjesz, to cię bardziej syci. Dłużej się nie chce jeść. To może myślisz, że przyszłość będzie taka, że już taki poziom otyłości osiągniemy na świecie, że zaczną dawać coraz więcej i więcej tych białkowych i je reklamować. Bo najpewniej najtańsze są te cukrowe rzeczy, więc najbardziej to propagują. Ale może w przyszłości będzie inaczej, że białkowe rzeczy będą na równie tanie, nie? I będą je wciskać ludziom. I też będzie taka propaganda, żeby się zdrowo odżywiać. Tak, Macho, albo będzie tak jak w Woli. Najbardziej uderzająca rzecz przyczyniająca się do otyłości w Stanach Zjednoczonych. No w sumie racja, miłość. Utrzymanie zdrowej diety jest niesamowicie drogie. To jest serio? To, co dostajemy na wejściu. O bardzo kurde. Dużo rzeczy. O kurde! Ty babeczek 12 za 4,50 dolara. Ale dla nich to jest jak 4,50 po prostu. Ja pierdzielę. No tanie jest tamte niezdrowe jedzenie dla nich, jak dla nich, nie? To bardzo, bardzo... No w Polsce 20 zł coś takiego? To duże... A ile teraz będzie na godzinę od nowego roku minimalna? List. Bo ja tak to porównuję. 2,99, 3,99. Co? Co to jest to? Ty, to są takie ciastka? Taka torba ciastek. Nie, co to jest? Nie. 3,99. Ja pierdzielę, papryka. Ja pierdzielę, jaka droga papryka w stosunku do innych rzeczy. Ja pieprzę, co tam się dzieje? Zgadnij, ile to kosztuje. Co to są owoce? To jest zestaw owoców. Tak. $10. I to na przecenie. O, zobacz. Nie no, dobra, ty w porównaniu do rzeczy niezdrowych, to jest bardzo drogie. No, jakby porównując rzeczy do siebie. Za taki, tak, chleb, 4 ingredients. No to nie jest tańszy i od razu widać, że ma ile? 20? No, może więcej. Pudełko ciastek, $4. Bardzo dużo ingredients też. Ale porypane, jakie tam są ceny tego gównianego żarcia, jakie małe te ceny są. Jezusie. Przy gotowych mieszankach pancake'ów jest cały wybór różnych polew i co jest ciekawe, ja całe życie myślałam, że to jest maple syrup, ale to jest corn syrup, high fructose corn syrup i różne smaki dodawane. To jest dodawane. Ten syrop. To jak to się w Polsce nazywa? Syrop coś tam fruktozowo coś tam. Jak to się nazywa? Jest takie coś w niektórych rzeczach. Nie, to nie jest klonowy. 4,50, a prawdziwy... A, glukozowo-fruktozowy, no jest takie coś. To podobno jest, że lepiej tego unikać, tak się mówi u nas. Nie wiem jak tam jest, może tam jest to wszędzie i się nawet uniknąć się da. Maple syrup, na przykład ten, kosztuje $9. Ten, 20... To jest klonowy, kosztuje 9 za małą buteleczkę, a ten wielki ja ile? Ja całe życie myślałam, że to jest maple syrup, ale to jest corn syrup, high fructose corn syrup i różne smaki dodawane. I to kosztuje 4,50, a prawdziwy maple syrup, na przykład ten, kosztuje $9. Ten 22. No jest duża różnica. Bardziej sycący. U nich się pocą tym? Niezdrowe jedzenie są atrakcyjne też pod kątem ekonomicznym. Szczególnie dla społeczeństwa z rosnącym odsetkiem ludzi mieszkających w ubóstwie jak w USA. Taniej czuć się najedzonym donacem niż przykładowo jabłkami. Ten wybór. No ale nie ma innych owoców? Jakichś amerykańskich, lokalnych owoców? Nie muszę mieć jabłek. Jakie są owoce w Ameryce takie typowe, że tam są tanie?
No, znaczy wiadomo, jest to duży kraj bardzo, ale powiedzmy w jakimś stanie co ona jest, w jakimś Chicago czy gdzie ona mieszka. Ale owoce. Banany? Ropa. Ropa. Najważniejsza jest ropa w USA. Ten niekończący się wybór procesowanych jedzeń. Garmażerka amerykańska, same No smażone ciekawe to jest kurczaki, w a jest Ameryce. jeden grillowany. Strasznie dziwne. Może dwa grillowane. I frytki, mac and cheese. A co to jest? Ale mac and cheese 420 kilokalorii. Ej, oni kalorie tu już zaczęli pod... Czyli walczą z tym, czy nie? Czy to nic nie zmienia? Kalorie podają normalnie w tym, w takim marketowym żarciu. Za 5 tak jak u nas miałeś takie w Auchan czy coś, że łazanki były, krokiety, wiesz o co chodzi? Tam nigdy nie było kalorii napisanych. Nie pamiętam, czy to, nie wiem, czy to jeszcze istnieją te takie jedzenia w marketach. Wiesz o co mi chodzi? Jak podają? 250 kalorii na jedno. O, corn dogi. Ale jest to pancakes and sausage. Dosyć gruby skład. $7 za 6. Czyli 6 śniadań za dolar coś. Jesteśmy w ogóle w całym rzędzie takich porożonych śniadań. U nas wprowadzili podatki cukrowe i temu tanio u nas jeść zdrowo? Nie, no to jest... Znaczy wiadomo, że to podniosło ceny rzeczy niektórych, ale... Ale bez przesady. Nie, Łukaszu, czemu? Też chyba może jakieś nieśniadaniowe rzeczy są, ale cały rząd mrożonych jedzeń. Wkładasz tu mikrofalówki i masz 10 gotów tym reaktorem, no. 3,79 zamerykanizowane pierogi, cheddar, parmesan, o, romano, swiss, pierogis. Cream of potatoes. Ale musieli dodać jakby dwa ja jeszcze też sery, tam bo nie kast. Wystarczyło. Kiełbaska śniadaniowa. O, metka. Którą bardzo lubię. Jest sam popcorn. Masz jeszcze cały zestaw dodatków smakowych, bo co to jest? Nie wystarczy sól na popcornie. Według badania doktora Adama Drewnowskiego, ona lubi chrupiąco? Z 2004 roku najwyższe wskaźniki otyłości występują wśród grup co ty ludności gadasz, o najwyższych wskaźnikach ubóstwa i najniższym wykształceniu. Najbardziej przetworzona żywność składająca się z rafinowanych ziarań. Czyli jakby najgłupsi, najmniej wyedukowani ludzie w USA i najbiedniejsi są najgrubsi, tak? W Ameryce tak jest? No ale w sumie patrząc na to, jakie to jest tanie jedzenie, to jest ścierwo, a te lepsze jest no dużo droższe, no to nie ma się też co dziwić. Dodatku cukru lub tłuszczu może stanowić dla konsumenta opcję najtańszą. W tym pudełku można zamknąć wszystkie problemy z amerykańskim jedzeniem. Jest to przetworzone, jest tu nie tylko cukier, jest w dodatku do cukru jest corn syrup, high fructose corn syrup, palm oil, bleached wheat flour i inne rzeczy, których też pewnie... Chemicznie wybielana mąka, co to w dupę jest? Nie są dobre, ale nawet nie wiem, bo nie znam się na tym, nie jestem chemikiem. I to się jak się nie ma czasu zjeść. Płatki śniadaniowe. To tak wzdychasz. Bo to jest. Czy to jest malczyński? Ten od czy kebaba? Chronić się przed zawałem, czy jednak zjeść najlepszy ostatni posiłek, ale mieć zawał. Mamy. Jaki zawał, co ty gadasz? Trochę. Pierby się napijesz. Białka? Białka, trochę białka. No boż, tu nie napisali kalorii, czy ja ślepy, a tam było, dodań. Może tu jest zdrowsze, to nie muszą. Zero. W Unii zakazali olej palmowy, a tam jest? Warzyw. A, jest tu, są tu dwa kawałeczki. Dwa plastry ogórka. No ja ogórek i tak jest do dupy. Wiem, że wy lubicie ogórki, ale ja nie lubię. Ja lubię ten mało solny tylko. I tak wygląda to. I to nie jest wyjątkowe. Nie to lubię ogórków. To jest standard śniadania. Śniadaniowe miejsca, takie popularne, gdzie tak, do dupy jest ogórek ładowany. Znaczy taki śniadaniowy diner. Aha, 6-7. Dobra, mogą mieć bardziej rozwinięte to menu, mniej. Ale
najwięcej warzyw, co znajdziesz, to na przykład w omlecie wymieszane trochę coś, ale nie, że jakby całą warzyw. Oczywiście. A nie, są! Mają podane. Mają! To polega na tym, że jest ich po prostu mnóstwo tych kalorii. A to? Dobra, pójdziesz na siłownię i to spalisz. Texas bacon or sausage or city ham egg cheese melt plate. Okay. Includes hash browns. Aha, 6,6. Aha, 6,7. Dobra, ja wezmę Oster Special, bo jest to chyba takie najbardziej podobne do takiego, gdziekolwiek nie pójdziesz. Ty, ale to jak oni mają zwalczyć ten problem w Ameryce, w USA konkretnie? Bo jak to zrobić? Nie wiem, jak jest w Kanadzie, bo nie mogłem znaleźć danych, ile tam jest. W Meksyku chyba jest też duża otyłość. Bo jak to mają zwalczyć? Przecież co zrobić? No nie da się chyba, bo by musieli jakoś najtańsze jedzenie zakazać jakichś produktów, żeby dodawać do nich, a pewnie tego nie zrobią. Ale nawet jakby to zakazali, to by się znalazły inne gówniane pewnie. Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Ale tam chyba od zawsze był problem z otyłością. Podatek na cukier? No ale to dadzą ci te syropy i inne gówno. Chyba, że na to też podatek. To zaraz ci ktoś coś innego wymyśli. Nie wiem, czy to coś da. Prawnie trzeba uregulować? A nie lepiej jakoś edukować ludzi? Czy to nic nie da? Bo to niby problem największy jest u ludzi niewyedukowanych. Chociaż tam też ze szkołami jest inaczej niż u nas. Ale u nas też są gówniane, u nich pewnie są też jakieś gówniane szkoły, gówniane dzielnice, gówniane jakieś getta, ja nie wiem, jak, no to jest Ameryka, widzowie. Tam jest inaczej, to jest z pół kontynentu zajmuje ten kraj. Jest gigantyczny. To chyba oddolnie by musiał każdy stan sobie nakładać coś, nie mam pojęcia, w dupę. Na wariacje na przykład tego nie znajdziesz, ale wszędzie znajdziesz. W sumie Lukasza, w sumie. USA, nielegalna edukacja. No ciekawe, bo wydaje mi się, że jakby uznali, że jest nie, że podatek na cukier, ale na przykład, że jest limit cukru w jakimś jedzeniu, nie? To pewnie by dawali jakieś gówniane syropy i tak dalej. I co? Na to też nałożą limity i tak dalej? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby na wszystko limit nałożyć? To wtedy ludzie się będą oburzać, że wszystkiego zakazują. W USA jest też inne myślenie. Tam są przeciwni rządowi bardziej niż u nas dużo. To nie jest takie proste chyba. Nie wiem. Nie da się sobie, była sytuacja, że była taka giga gruba baba w mycy i dużo zamawiała, jadła w pewnym momencie, kasjer jej zwrócił uwagę, że już więcej nie może kupić. Wywaliła się za ladę, zaczęła go bić. Czemu ją mogła jedzenia sprzedać? W Ameryce jest jak w tym, jak u nas z alkoholem, tylko że u nich z fast foodami, tak? Jak za dużo, to ci kasjer nie sprzeda? Przyjęła pani dzisiaj te 10 tysięcy kalorii, proszę udać się do domu na spoczynek. Zamówiliśmy dwa dania, w tym mamy, dostaliśmy dokładnie dwa kawałki. No ciekawe. Ja domówiłam do... No nie, bo to nie wiem, widzowie, nie wiem. Twoich hash browns jalapenos, więc nie było to w normalnym, ale też mamy jalapenos. I oni przypadkowo dodali mi ser, nie zamawiałam tego, ale bawi mnie to, że w jakimś effort, żeby mieć coś ciut zdrowszego, no tak, dodali Lukaszu. Mi jeszcze niechciąco ser. Bardzo dużo węglowodanych, trzeba ich edukować, tak to. Whipped spread, czyli nieprawdziwe masło, no hydrogenated soybean, czyli to takie... Margaryna? Aha, okej. Okay. Cześć, co? Jakoś zawiera jakieś rzeczy, co choroby serca robią. Okay. Z nieprawdziwymi tłuszczami, żeby dodać do wafla i się leje... O, syrop. Pewnie ten najtańszy. Syropem klonowym, bo to nie jest syrop klonowy, tylko... Smak podobny. Jestem niestety... Ale chociaż dobre jest. Smaczne. I łatwo dostępne.
taki comfort. Trochę jak narkotyki to jedzenie w USA, ciężko nie? Ciężko się temu oprzeć. Mieszkając w Polsce nie zdarzają mi się cravings na takie jedzenie, ale tu gdzie jest to cały czas widać wizualnie. Patrząc sobie po problemie jaki jest, to tam. Nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kwiatek wdał na goliborde 5 zł. Kiedy orki 2? Dzięki za pytanie. No nie wiem, no. Chce mi się to jeść. Poza tym w Stanach Zjednoczonych jest używana masa składników, które w Europie są albo zabronione, albo mocno ograniczone, w tym ponad 3000 różnych barwników, mąka chemicznie wybielana i masa konserwatorów. A, czyli dlatego nie wiedziałem, co to ta mąka wybielana chemicznie, bo to jest zakazane u nas. U nas czegoś takiego nawet nie ma. A co to w ogóle jest? Nie rozumiem, co to jest. Czemu w USA ciągle chcą coś wybielać? Fast foody. W Stanach Zjednoczonych w sensie jest jedzenia. Bardzo dużo fast foodów. Jest około 200 tysięcy restauracji klasyfikowanych jako fast foody w Stanach Zjednoczonych. 20 tysięcy fast foodów. Boże. 200 tysięcy fast foodów. Ile jest ludzi w USA? USA. 337 milionów. To ile jest fast foodów na ludzi? 300 milionów ludzi, 330 milionów. Tyle jest ludzi w USA, podzielić na 200 tysięcy. A no to nie jest źle, to jeszcze jest za mało tych fast foodów. Tyle ludzi na jeden fast food? Gdzie oni się pomieszczą? Chyba, że na Winoc będą zamawiać. Kwiatek wdał na golibordę 10 zł. W styczniu orki 2. Ciekawa propozycja, można pomyśleć coś. Restauracji klasyfikowanych jako fast foody w Stanach Zjednoczonych. Nie, rogerek. Fast food w każdą stronę, którą ci popatrzę. Okej, okay, start. Wystartowałeś? Start. Okej. Okay. Ale co? A jak szybki jest fast food? W Polsce jest około 500, ponad 500, na całym świecie jest ponad 40 tysięcy, a w samych Stanach Zjednoczonych jest prawie 13,5 tysięcy restauracji. A co jeszcze? Jak słychać, większość takich fast foodów jest lokalizowana przy głównych alejach, więc bardzo łatwo jest. No to zależy im na najlepszym miejscu. W fast foodach, bo wystarczy, że podjedziesz. 20% fast foodu jest spożywane w aucie. Ale nie ma innych rzeczy w dupa? Poza fast foodami jest dużo jakby restauracji, które nie są jakieś drogie, a są dużo zdrowsze niż McDonald's. Czemu ludzie tam nie jedzą? Na pewno w USA jest tego dużo. Ale nie chodzi mi o restaurację typu, wiesz, że idziesz do Magdy Gessler, tylko no to coś jak nawet bary mleczne, no. Nawet jak coś takiego. No nie ma czegoś takiego tam? Na pewno tam jest dużo lepiej niż mycy. I każdego dnia 1/3 Amerykanów, czyli prawie 85 milionów, je fast food. I niezdrowe opcje nie kończą się na fast foodzie, bo następny poziom restauracji nie jest koniecznie zdrowszy niż fast foody. Nie, bo komuny tam nie było. Czyli komuna naprawi Stany według ciebie. Susi. Ale w sumie to jest prawda, zobacz, komuna by Stany naprawiła, wiesz czemu? Kontrowersyjna opinia, bo w Polsce ludzie nic prawie nie mieli do jedzenia za komuny, nie? Była bieda. Nie było otyłości za bardzo. Także no co? Jak nie będą mieli co jeść, no to nie będą jedli, nie? Wyniosą mi. Czasami tak jest, że wyniosą zamiast dać przy oknie. Nie no, porypane to jest, porypane. Yep, thank you. Nie interesuje mnie nic tylko. Dziękuję ci bardzo. Thank you. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Historia musi zatoczyć koło. Na golibordę 40 zł. To może jednak w styczniu orki 2. Dziękuję bardzo. Ciekawa propozycja. Ciekawa. Dziękuję bardzo, Kwiatek. Coś można pomyśleć się, tak jak mówię, no. Tak chciałam, nie, bo jest niezdrowe. Ser? A teraz jak patrzę na to, Było to na liście rzeczy niezdrowych w Stanach dzisiaj, na którą patrzyłam i nie pomyślałam o tym. I ona robi filmik o otyłości. Wiadomo, ona nie jest otyła,
Ale i tak to je. Ciekawe. Nie mieszkała od 11 lat w Stanach. Może to ją uchroniło. Bo ona robi filmik i jest świadoma tego wszystkiego i tak to je. Widać, ciężko się temu oprzeć. Ja jakbym tam pojechał, na pewno bym jadł tylko to gówno. Ja Szkoda, jestem że jeszcze pewny. na bank jest barwnik, nie? To nie jest No, naturalny kolor. jest żółty Bym jak. wrócił do Polski, bym się świecił w ciemności po diecie w Stanach. No ale co z tego? Wakacje to można. Sto kropka. I see McChicken. I'll do the just that. Kolejny fast Yes. food testują? Thank you. You too. 5 minut. Wiesz? Kontrola jakości w McDonaldzie. Ze mną? Ej, ale McChicken jakiś lepszy niż u nas. Zobacz tego kurczaka, jakiś dłuższy. Ej, co jest? Też jest oszukany ten kurczak? Sonic No racja, Kaza to rechargeable szukuje. with Red Bull. Grape slush with Nerds candy. Nie brzmi dobrze fast food z Red Bullem. No jak? Co? Chłopie, co ty gadasz? Jak energol do fast fooda, to jest coś pięknego. Widać, że się nie znam. Jak może energetyk w dupę nie smakować do fast fooda? Jak do fast fooda się zawsze je jakiś, znaczy pije napój typu kolorowy lub energol, nie? Yeah. Can I get a... Jak... Bo ciekawe, bo mnie chyba, ja lubię te rzeczy, jak wracam, bo jak wracam, to je jem i to jest jakaś zajawka dalej dla mnie. Znaczy nie wiem, po prostu jest to, nie mam to codzienności, ale jak patrzę na to, to mi się, kurde, szczególnie pod kątem tego filmu, what the hell, czemu jest cheesy chili wrap jeszcze z frytkami dodanymi, czemu? Bo ludzie chcą kupić. Nawyki aktywności fizycznej w Stanach Zjednoczonych są totalnie inne niż w Europie, ponieważ w Stanach jest kultura out. Gdybym pracowała w Stanach Zjednoczonych, szedłabym 5 kroków do auta z domu, jechałabym do pracy autem na tyłku. Psa musi mieć autem każdy bym w USA. Do pracy i może tyle. 20 kroków. Dzieci bym odbierała, nie musiałabym wysiadać z auta. A po... Kultura aut przenika w każdy zakątek życia, czy to wyjście do znajomych, czy do sklepu. Drodzy, wszędzie byłyby bum, 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 fast foody, fast foody, fast foody, fast foody. Odbierając dzieci, nawet z auta nie trzeba wysiąść. Jest w stylu drive-thru. No i git, wygoda. Do ciebie schodzi. Jeśli zechce mi się coś przekąsić, wystarczy, że zjadę 50 metrów z drogi i w tym samym aucie mogę zjeść kanapkę, która mi będzie dostarczona w ciągu 2 minut. No i co z tego? Niezdrową oczywiście. Czyli ten naturalnie występujący w ciągu dnia sposób do aktywności fizycznej jest wycięty. Ponad 60% dorosłych Amerykanów... No ale co to... Ja nie rozumiem tego za bardzo. W sensie, no... Co to ma do otyłości? Jakby musieli chodzić do McDonalda 200 kroków, to by byli chudzi? No by jedli za te 200 kroków, co stracili energii. To chyba jest problem tego, że nie dość, że to jest tanie, napieprzone cukrem, milion kalorii, to poza tym nic nie robią. Nie wiem. A w Ameryce nie każdy nie ma iPhone'a i tych zegarków na łapę, to nie liczy kalorii? Niech se włączą, bo ustawią ilość kalorii, to będą patrzeć, ile zjedli. Nie angażuje się w zaleconą ilość aktywności i około 20% dorosłych Amerykanów w ogóle nie jest aktywnych. No i tak, na koniec Łukaszu, zostawię no. Was ze statystyką, która mi rozwaliła głowę, czyli według badania z 2012 roku 52% Amerykanów ankietowanych uważało, że rozliczanie podatków jest łatwiejsze niż zrozumienie, jak zdrowo się na odżywiać. Odwrót i do u nas. Komuś, kto się rozliczał w kilku krajach, że rozliczanie się w Stanach Zjednoczonych jest największym koszmarem. Widać, że w Polsce się nie rozliczała. No dobra.
No, w Korei, a w Japonii nie ma czegoś takiego, to jakąś ciekawostkę słyszałem, nie wiem, czy to jest fake news, że tam jak masz jakiś wiek i jesteś otyły, to płacisz jakieś dodatkowe pieniądze za to. Tylko nie wiem, jak oni to argumentowali. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to Dziękuję płacić. bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tak Dał jest? na golibordę 5 zł. Dziękuję, ale kto i co? Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Huzaria!